to jest jakaś kolia z diamentami, ale nie udało się temu komuś mnie sprowokować. Cześć wszystkim, witajcie. Witajcie w nowym vlogu. W sumie nie wiem, czy to będzie vlog, czy taka pogadanka, może taki car vlog. Tak niektóre blogerki nagrywają właśnie i mówią, że to jest car vlog. Więc ja się nie znam, bo nie mam tutaj za wiele doświadczenia, ale no, pogadamy sobie w samochodzie podczas kiedy jadę. A że jadę, to nie zawsze mogę patrzeć w kamerę, więc będę tak troszeczkę patrzeć na boki, żeby tutaj jakieś bezpieczeństwo, wiecie, zachować. A co? Dlaczego w ogóle włączyłam kamerę i zaczęłam gadać? A no właśnie dlatego, że jadę do sklepu. Jadę do polskiego sklepu. Przed chwilą byłam w sklepie amerykańskim, bo chciałam kupić ogórki, żeby zrobić kiszone, czy tam małosolne. No, ale tych ogórków nie było. Znaczy były, ale takie strasznie kiepskiej jakości, więc ich po prostu nie brałam. No i do tego sklepu wyszłam praktycznie jak stałam. Tak, wyszłam tak dosłownie jak byłam ubrana. Mam włosy nie umyte, a powinny już być umyte. Nie mam żadnego makijażu, żadnej pielęgnacji, nie mam niczego. Mam podkowy pod oczami, jak zawsze, bo to, ja to mam od... Chyba od kiedy się urodziłam, zawsze to miałam. Mam koszulkę, znaczy bluzkę taką z długim rękawem, w której chodzę już drugi dzień, bo wczoraj też nie byłam. Mam leggingsy czarne, które już nadają się praktycznie na śmietnik, bo popuszczały w nich gumki i są całe takie białe. Wyglądają jakbym była, nie wiem, bym miała z mąki brudne spodnie. One nie są z mąki, po prostu gumki puściły po iluś tam praniach. Możliwe też, że wyprałam je po prostu w za wysokiej temperaturze, bo prałam, z czymś tam rzuciłam chyba z Łukasza spodniami roboczymi, które biorę w wysokiej temperaturze. No i co? I mam klapki, mam japonki, Birkenstocki, takie, które są po prostu tam do chodzenia do ogródka, przy domu i tak dalej, które już mam 5-6 lat chyba. No i co? I naszło mnie właśnie na takie przemyślenia, że jak inaczej tutaj są ludzie postrzegani, że w Polsce. Pamiętam, jak przyjechałam pierwszy raz do Polski 17 lat temu, no to jakbym zobaczyła kogoś takiego, tak ubranego jak ja dzisiaj jestem, no to bym pomyślała, że Jezu, jaki flejtuch i w ogóle, nie? Że tak nawet się nie ogarnął, zanim wyszedł do sklepu ten ktoś. Bo w Polsce, no to zawsze jak się szło do sklepu, po domowemu to było co innego, a ja zawsze jak chodziłam do sklepu, no to zmieniałam jakąś koszulkę, żeby była czysta, czy nie aż taka wymiętolona. Jakieś dżinsy zakładałam, czy jakieś spodenki inne. No i jakieś tego klapki. No już tam niekoniecznie jakąś tam torebkę, czy plecak, czy tylko tam brałam pieniądze do kieszeni, ale no zawsze jakieś tam klapeczki były, czy tam coś. Zawsze jakaś bluzka i wiadomo, no włosy raczej, żeby nie tłuste. A jak były tłuste, no to trzeba było suchy szampon, czy jakąś czapkę ubrać, czy jakąś kaszkietówkę, czy coś tam. No i przyjechałam tutaj, jak zobaczyłam właśnie ludzi, którzy chodzą do sklepu w piżamie, we wałkach na głowie, z kawą rano, w kubeczku. W ogóle Amerykanie wszędzie chodzą z kubkami. Ja do tej pory też się już, znaczy przez tyle czasu, znaczy nie potrafię się wysłuchać, przez tyle lat już też się nauczyłam i też wszędzie ale poliglota, nie mogę. Wszędzie chodzę z moją wodą, z kubkiem jakimś, czy z herbatą, czy ze Stanleyem i z wodą. Przyzwyczaiłam się po prostu do tego. Ale chodzi mi o to właśnie, że no, dla mnie to było takie zderzenie, że nie widziałam takiego czegoś właśnie
inaczej się po prostu ubierali, zachowywali. No chociaż no to też studiowałam w większych miastach i nie widziałam takich zachowań, takich ubiorów. Więc dla mnie to tutaj było takie no, inne, dziwne, nowe, ale strasznie mi się podobało to, że właśnie Amerykanie mają ten luz. Oni mają wywalone po prostu, żeby nie powiedzieć inaczej, na to, co inni pomyślą o nich. I generalnie tutaj się ludzi raczej nie osądza po ich stroju. Tak samo jak ludzie przychodzą do sklepu po pracy i są cali, brudni, na przykład nie wiem, z farby, kontraktorzy, czy nie wiem, tam buty mają brudne z cementu, z jakiejś, z wapna, z czegoś tam, z jakiejś tam pracy, bo nie wiem, kręcili drywall cały dzień, czy coś tam innego robili, no to jak są brudni, to oni tak przychodzą do sklepu. I nikogo to tutaj nie dziwi, że po prostu ktoś jest tak ubrany i no, fajnie to jest właśnie tak zaobserwować, jak kiedyś to odbierałam, jak kiedyś ja sama się ubierałam i jak na przestrzeni tych wszystkich lat, tych 13 lat mojego tutaj stałego pobytu, jak ja się zaczęłam zmieniać. Nie chodzę może w piżamie, ale no w takich włosach poszłam do sklepu, jest co jest. W bluzce tak samo, w tych klapkach tak, no ale te leginsy to by chyba raczej nie przeszły u mnie. Myślę, że przebrałabym się na coś jednak innego. No może po prostu na inne leginsy, nie mówię, że leginsy by nie poszło, po prostu ubrałabym inne, które się nie nadają do kosza, tylko nadają się do chodzenia. No a zobaczcie, przez tyle lat powiem wam, że się przyzwyczaiłam do tego. Ja na to totalnie nie zwracam już uwagi, jak ktoś przychodzi. Nigdy nie oceniam ludzi po tym, czy mają takie buty, czy inne. Bardzo mnie Ameryka tego nauczyła, żeby właśnie nie osądzać ludzi po wyglądzie, po tym, w co są ubrani, po tym, co mają, po tym, jakim jeżdżą samochodem. Bardzo, bardzo, powiem wam, można się pomylić co do ludzi, którzy może nie wyglądają, a naprawdę są bardzo zamożni. Nie wszyscy ludzie, którzy są milionerami, obnoszą się z tym i nie każdy, kto ma bardzo, bardzo duże pieniądze, chodzi, wiecie, z torebką Gucci, czy w butach od Louis Vuitton, czy jeszcze w jakichś innych markowych rzeczach i nie każdy właśnie z grubym portfelem chodzi na pokazy Balenciagi i takiego typu rzeczy, bo ja znam bardzo dużo ludzi bardzo zamożnych, którzy mają swoje biznesy, którzy mają swoje bardzo dobrze, no lepiej lub mniej, ale prosperujące i przynoszące dochód biznesy, którzy właśnie absolutnie nie obnoszą się z tym, że potrafią wyjść po prostu i naraz wydać, przypuśćmy, na jakiś zakup na przykład 300 tysięcy dolarów. Bo potrzebują coś im się spodoba i na przykład kupują to za gotówkę. Nieważne w tej chwili, czy to jest, nie wiem, nowy dom dla dziecka, czy chcą sobie kupić jakiś, nie wiem, szalonej cenie jakiś samochód, czy to jest jakaś kolia z diamentami, czy jest to jakiś nowy sprzęt do firmy, czy jest to jeszcze coś innego. Potrafią wydać, no naprawdę, 100 tysięcy dolarów bez problemu.
chodzę regularnie do fryzjera, są troszkę, no, po prostu, no, żyją inaczej, nie zwracają na to uwagi. I powiem wam, że to jest takie fajne, mieć taki luz, taki totalny luz, gdzie ja teraz absolutnie się tym nie przejmuję. Kiedyś bym się przejmowała, teraz absolutnie nie. A jadę do polskiego sklepu, wiem, że tam mogę spotkać jakichś znajomych, wiem, że tam możemy mnie ktoś zobaczyć. Nie dbam w ogóle. W ogóle mnie to nie rusza. I powiem wam, że myślę, że bardzo się zmieniłam przez tyle lat mieszkania w Stanach. Ameryka mnie zmieniła na pewno. Obcowanie z innymi ludźmi, z innymi kulturami, poznawanie innego świata, innych tradycji, innych zachowań, to bardzo, bardzo mnie to zmieniło. Chyba dobrze, wiecie co? Chyba dobrze. Chyba fajnie mi z tym, że właśnie mam taki luz i pewnych cech wydaje mi się, że się wyzbyłam. Pewne rzeczy nie były mi potrzebne w życiu. Myślę, że tak. Myślę, że zmieniłam się i bardzo dobrze mi z tym. To, że czasem tam komuś pod jakimś shortsem czy pod jakąś rolką na Instagramie odpiszę i coś tam, jakąś szpilę wepchnę, bo ktoś mnie tam zdenerwuje, czy mi tam coś napisze nie takiego, wiecie, miłego, tylko uszczypliwego, to już się zdarza naprawdę bardzo rzadko. Generalnie to się śmieje z takich różnych przytyków, a kiedyś by tak nie było. Kiedyś by tak nie było, nie. A teraz mam to jakoś tak wywalone na to. No. I powiem wam, fajnie się tak żyje. Tak spokojniej. I zauważyłam też, że w wielu sytuacjach właśnie ten taki luz, ten taki spokój pozwoli mi na to, żeby w wielu sytuacjach właśnie zachować się tak, jak trzeba było się zachować, a nie tak, jak chciałabym się kiedyś zachować. Bardzo dobrze mi z tym, że w pewnych sytuacjach odpuściłam, że nie chciałam zrobić komuś na złość. Czuję taki właśnie fajny wewnętrzny spokój, że odpuściłam bardzo, zwłaszcza w takiej jednej sytuacji, gdzie no takiej stresującej, nie bardzo przyjemnej, ale nie udało się temu komuś mnie sprowokować i ja się bardzo cieszę, że właśnie odpuściłam. Czuję taką ulgę, taką satysfakcję i taki właśnie wewnętrzny spokój. To jest bardzo fajne.